W zadaniu siódmym wiemy, że Ania poszła do sklepu po gruszki, które kosztowały x złotych za kilogram. No to zapiszmy, że 1 kilogram kosztował x złotych. Natomiast wiemy, że Ania nie kupiła kilograma gruszek, tylko kupiła 2 kilogramy. Czyli jeżeli tutaj wagę zwiększyliśmy dwa razy, no bo 1 razy 2 to wtedy nam wyjdą te 2 kilogramy, to znaczy, że cena też musi zwiększyć się dwa razy, tak? Tu zwiększyliśmy dwa razy, tutaj też musimy to zwiększyć dwa razy, czyli Ania zapłaciła za zakupy 2 razy x złotych, czyli 2x złotych. To będzie cena za gruszki. Gdyby Ania na przykład kupiła 5 kg gruszek, no to zapiszmy o to sobie w ten sposób, no i gruszki nadal by kosztowały x złotych, no to widzimy, że tutaj waga nam się zwiększyła 5 razy, a więc cena będzie też 5 razy wyższa. Czyli wówczas Ania za gruszki zapłaciłaby 5 razy x, czyli 5x złotych. No i to będzie dokładnie tak samo w przypadku każdych zakupów. Jeżeli na przykład jedna bułka kosztuje 1 złotówkę, a kupimy 10 bułek, to wiadomo, że zapłacimy 10 razy więcej, tak? Bo zwiększyła się ilość bułek, czyli cena też będzie zwiększała się 10 razy, czyli 1 razy 10 to 10 zł i tyle zapłacimy za 10 bułek. Przydaje się w tego typu zadaniach właśnie rozpisywać zakupy na takiej zasadzie, że jeżeli zwiększa się liczba kilogramów, czy też liczba sztuk zakupionego towaru, no to także będzie zwiększała się cena.